Szanowni Państwo, witamy w kolejnym odcinku programu Przegląd na antenie wielokulturowej telewizji regionalnej BNTV. W studio, w standardowym składzie, Jerry Meyer, Raimund Klonowski. Zachęcamy jak zawsze do oglądania nas na YouTubie, na Facebooku oraz do prenumerowania nas, gdyż, no, tak jak już wspomniałem kiedyś, chyba nawet niejednokrotnie, widzimy, że dużo z Was nas ogląda, ale nie subskrybuje. Także kciuk w górę, to nam zrobi. Kciuk w górę i dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia. Tymczasem przechodzimy do przeglądu, a nie milkną echa sporu politycznego dotyczącego podatku od nieruchomości, jaki rząd Litwy ma wprowadzić. No właśnie. To może jakieś szczegóły, bo tam niektórzy mówią, że to duży, niektórzy, że to mały. Coś o tym słyszałeś? Tak. Przede wszystkim jest w kwestii tego podatku bardzo dużo niedomówień. Mhm. Natomiast sprawa jest o tyle bulwersująca, pod wieloma względami, że nawet odbył się protest mieszkańców przeciw temu pod Sejmem. Zresztą nie tylko mieszkańców, także część polityków również się przyłączyła do tego protestu. O. I temat rozwinął się w ogóle w spór między rządem i Sejmem, a ośrodkiem prezydenckim. Mianowicie w ostatniej chwili właściwie, przed uchwalaniem budżetu na przyszły rok, 2024, złożona została propozycja wprowadzenia podatku od nieruchomości. W jakim celu? Przynajmniej retorycznie. Do tego zaraz przejdziemy. No i pierwsza rzecz, no, to jest to, że z taką propozycją rząd wyskoczył właściwie tuż przed uchwalaniem budżetu. I takich rzeczy nie robi się, dlatego że to bardzo burzy stabilność systemu podatkowego, przewidywalność w ogóle. Ludzie, którzy chcą inwestować w takie rzeczy jak nieruchomości, no to lubią mieć pewność, że ta inwestycja będzie przewidywalna. Czyli wszelkie jakieś wahania na rynku bankowym, stóp procentowych, kredytów czy podatków powoduje, że może to wpływać na decyzję o inwestycji. No i to jest jedna rzecz, pierwsza kontrowersja to to, że to bez zapowiedzi właściwie z tym wyskoczono. No i druga kwestia to taka, że podatek ten miałby sięgać według pierwotnie ogłoszonej wersji nawet 4% od wartości nieruchomości. Później tłumaczono, że to nie od zapłaconej wartości nieruchomości, tylko tam od mediany między wartością rynkową a wycenioną przez rząd i tak dalej, i tak dalej. No ale to już są didaskalia. Poszedł komunikat, że 4%. Co to oznacza 4%? Że faktycznie w ciągu 25 lat człowiek płaci państwu równowartość swojego mieszkania. Bo no tak. Podatkiem miałoby być objęte także, jak to się nazywa, no pierwsze mieszkanie osoby. Nawet pierwsze, w tym, którym mieszka. Nawet nie takie, co, na którym się zarabia, tylko ten. Dokładnie tak. Więc to czyli uderzyłoby, oni co robi się jak we Francji tak naprawdę. Więc to uderzyłoby po prostu we wszystkich, nie tylko, bo wiadomo, jest grupa ludzi, którzy mają po kilka, po kilkanaście mieszkań, a są tacy, którzy mają problem ze spłaceniem kredytu za pierwsze. A dodajmy jeszcze do kredytu podatek od nieruchomości, no bo przecież umówmy się, nie będzie tego podatku od nieruchomości płacić bank, który do momentu spłacenia kredytu de facto jest właścicielem tego mieszkania. No tak. Więc to jest pierwszy problem. Bo podatek od nieruchomości na Litwie istniał i wcześniej. Ale on dotyczył nieruchomości pierwotnie o wartości powyżej miliona litów. No to już wiesz. No i później chyba w 16 roku to zostało przeliczone. Nieruchomości o wartości powyżej 150 tysięcy euro. Ale według tej ceny urzędowej, czyli nie rynkowej. I nie był tym podatkiem objęty właśnie taki obiekt jak pierwotne mieszkanie, siedlisko człowieka. Tak, tak. Czyli jeżeli dla kogoś jego mieszkanie było jedyną nieruchomością, jaką posiadał, no to on tego nie płacił. No chyba, że rzeczywiście był to nie wiadomo jaki pałac. Tymczasem no, wyobraźmy sobie, że tym podatkiem będą objęte wszystkie te jakieś tam rodziny emerytów, które żyją gdzieś na wsi, w chatynkach,
i tak dalej. No przy czym... Czy nawet w mieście tak naprawdę. No w mieście my już nie mamy takich chatynek. Ale... No niby tak, ale wiesz, mamy bardzo dużo emerytów tu w mieście, na przykład tu w Wilnie, nie? Gdzie mieszkamy obaj. I sami wiemy, jak ci ludzie ledwo wiążą koniec z końcem. No dokładnie. Wyobraźmy sobie, że emeryt, który będzie ledwo wiązał koniec z końcem, bo musi zapłacić za ogrzewanie, mhm. za leki, za żywność, wszystko mhm. drożeje, za prąd, o tym, że operator ESO naliczył ludziom na rachunkach o 160 milionów euro za dużo, mhm. to jeszcze do tego warto będzie wrócić. Tak. To do tego jeszcze dojdzie konieczność płacenia podatku od miejsca, gdzie mieszka. Więc faktycznie w takiej formie ten podatek miałby charakter wywłaszczeniowy. Mhm. Czyli co by to oznaczało? Że nie będący w stanie zapłacić takiego podatku, na przykład emeryci, mhm. no to musieli, żeby mieć gdzie żyć w ogóle, musieliby zacząć podpisywać umowy o odwróconej hipotece. Z domami spokojnej starości na przykład, mhm. albo z jakimiś instytucjami opiekuńczymi, że ta ich nieruchomość w zamian za opiekę przeszłaby na własność takiej instytucji albo banku. No tak. Czyli oznacza to de facto masowe wywłaszczenie ludzi niezamożnych mhm. z jedynych posiadanych przez nich nieruchomości. A więc pogłębienie nierówności społecznych, mhm. bo duża część społeczeństwa nie tylko straciłaby swoje jakieś nieruchomości, ale też w ten sposób straciłaby jakąkolwiek nadzieję na poprawę swojego losu w dalszych pokoleniach. Tak. Bo jednak zostawienie mieszkania w spadku potomstwu, no to jest dla tego potomstwa także olbrzymią pomocą na start. I akumulacja kapitału w rodzinie, no to jest też jeden z bardzo istotnych elementów w ogóle cywilizacji europejskiej. Tak, ja się obawiam, że oni próbują iść drogą Francji, zresztą tak samo jak z tymi radarami, chociaż z tymi radarami to nawet przekroczyli Francję. Do tego kiedyś wrócimy, ale jeśli chodzi o podatki, słuchaj, to dałeś mi bardzo dużo do myślenia, bo tak, kiedyś wiesz, we Francji. No widzisz, we Francji jest ten podatek i jeszcze do tego, do kilka lat temu, był do tego podatek od zamieszkania, wiesz. Także nie dość, że miałeś podatek od tego, że posiadasz nieruchomość, który był naprawdę horrendalny, to jeszcze, który nadal jest horrendalny zresztą, wiesz, oczywiście zależy od gminy, no to jeszcze do tego miałeś podatek od zamieszkania. To mówię to dla ludzi, którzy idealizują model francuski, tak? I jak to wyglądało? Ktoś, który powiedzmy zarabiał, dajmy na to, ktoś kupił w 2000, gdzieś może czwartym, piątym roku jakąś kawalerkę tam w regionie paryskim, no nie wiem, jakieś 20 km od Paryża, tak? No, kawalerka tak 25-26 metrów kwadratowych, jeden pokój. To ten ktoś za tamtych czasów płacił jakieś 300 euro rocznie za samo posiadanie mieszkania, plus jeszcze 300 euro rocznie za to, tylko ten, zaokrąglam oczywiście, nie, ale tylko za to, że mieszka. Jakieś 15 lat później, tak mniej więcej 2018, ja to mówię z takich przykładów, których znam bardzo dobrze, to ten ktoś za to samo mieszkanie, które nadal posiadał, płacił już 600 euro, czyli dwa razy tyle za samo posiadanie mieszkania, plus jakieś 350 euro rocznie za to, że mieszka w nim. Tylko problem jest taki, że te pensje tam we Francji, one wcale tak nie poszły do góry. To nie jest tak jak tutaj na Litwie, że w międzyczasie te tutejsze pensje, one poszły bardzo do góry. Emerytury może nie tak bardzo jednak, ale pensje, wiesz, tam pracowników to tak. I no to wyobraź sobie, jak taka osoba ma żyć. Albo na przykład tu na Litwie mamy bardzo dużo ludzi, którzy posiadają jakieś domy, tak, nie jednorodzinne. No czasami nawet bardzo duże, jeżeli porównujemy do tych powierzchni we Francji. Masz dom powiedzmy 90 metrów kwadratowych. No gdzieś tam, znam taki przykład z regionu paryskiego. 90 metrów kwadratowych, jakiś dom powiedzmy, wiesz, tam no stare budownictwie. Co roku ta osoba, o której mówię, musi płacić
ponad 1000 euro tylko za to, że posiada ten dom. To grubo. No to grubo, tak, tak. Już nie pamiętam liczb ten podatku za zamieszkanie, które były tam jeszcze tak do 3-4 lat temu. To jest jedno z jedynych dobrych rzeczy, co Macron zrobił, że tego podatku się pozbył. ale niemniej, no wyobraź sobie, dla takiego emeryta, nawet emeryta francuskiego, który zarabia jednak więcej, no powiedzmy zarabia, no, który dostaje większą emeryturę znacznie niż nasi. No ale jaka to jest emerytura tak przeciętnie dla wyobrażenia? Jeżeli chodzi o emeryturę tego człowieka, bo tak wiesz, w statystyki to się nie wgłębiałem tak bardzo, ale tej osoby, którą znam, to jakieś, poczekaj, jakieś 1600 euro emerytury dostaje i to wiesz, 1600 euro emerytury nam się tutaj w Wilnie wydaje dużo, ale w regionie paryskim to w ogóle to jest nic. Przy francuskich cenach, tak. Przy francuskich cenach, wiedząc, że jeszcze kilka lat temu nawet w takim mainstreamowym medium, jaki jest France Info, podawano, że aby mieszkać w regionie paryskim sam, a ta osoba mieszka sama, to i nie liczyć dosłownie każdego grosza, nie martwić się o jutro, to musisz zarobić co najmniej 2100 euro. I to jeszcze było przed tą inflacją covidową i przed tą inflacją związaną z wojną na Ukrainie i teraz oczywiście z tym, co się dzieje między Izraelem a Hamasem. Także no wyobraź, i teraz wprowadzić coś takiego na Litwę, to nie rozumiem. Czyli, że w tym twoim przykładzie człowiek jedną miesięczną emeryturę przeznacza tylko na podatek od mieszkania. Tak, tylko na podatek od tego, że posiada to mieszkanie. I potem oczywiście z tych pieniędzy, no to jeszcze wiesz, bo jak posiadasz nieruchomość, to też musisz ją utrzymywać, prawda? To nie jest... Oczywiście, to jest także ogrzewanie, konserwacja, prąd, tak, rachunki, wszystko inne. Mhm. Tutaj warto wrócić do tego litewskiego podatku. Mhm. Otóż bardzo ten podatek zaczął krytykować od samego początku, środek prezydencki. Doradcy prezydenta zwracają uwagę na to, że w ogóle projekt ustawy to jest bubel prawny, że ona jest źle skonstruowana. Że widać, że po prostu ta ustawa była pisana na kolanie, może i te 4% ktoś po prostu sobie z jednego miejsca wyciągnął, bez żadnych obliczeń. Zresztą jak widziałem wystąpienie szefa Sejmowego Komitetu Budżetu i Finansów Mindaugasa Lingie, to rzeczywiście takie wrażenie można było odnieść. No i oczywiście rządzący odpierają, że to jeszcze będzie udoskonalane, a podatek ma służyć samorządom na wydatki na infrastrukturę. Tylko, że było śmieszniej, to tego w ustawie też nie ma. Co oznacza, że samorząd jak dostanie te pieniądze, on ich wcale nie musi przeznaczać na infrastrukturę. Nie musi przeznaczać na polepszanie oświetlenia, chodnika, dojazdu, czegokolwiek I do tego do danej nieruchomości. Tylko może to wydać na artystyczne laweczki po 20 tysięcy euro za sztukę. Tak na Śnipiszkach stoi w parku za centrum handlowym OZAS. Samorząd miasta Wilna taką tam ufundował. Może to wydać na zwężanie ulic, może to wydać na program kosmiczny albo na cokolwiek innego. I właśnie tutaj chciałem do tego dojść, właśnie jak opisywałem te przykłady z Francji, że wbrew pozorom to wcale nie gwarantuje tego, proszę Państwa, że będziecie mieli lepiej ogólnie w sensie takim infrastruktury i tak dalej. Mimo to, że z założenia we Francji te podatki zostały przyjęte dlatego, tak? Ale to, co ty widzisz we Francji, no w niektórych gminach to się rozpada kompletnie asfalt, tak? W niektórych, no sam Paryż to już w ogóle, wiesz, tam i śmieci się nie do końca nie zbiera i wiesz, i oszpeca się miasto tam, trąca jakieś stare drzewa i postawiają jakieś palety ten wątpliwego gustu. No także no, ja naprawdę myślę, że to dobrze, że tutaj ośrodek prezydencki to skrytykował, ale zdaje się, że nie tylko z tego, co ty mówisz. Nie tylko, bo postawa rządzących została skrytykowana też przez eurokomisarza Virginiusa Sinkevičiusa, który jest komisarzem europejskim do spraw środowiska, mianowanym przez Litwę. Dlaczego on w ogóle się odezwał? Mianowicie rządzący bronili się, że oni ten podatek muszą wprowadzić, ponieważ tego żąda Komisja Europejska.
Ach, znowu ta słynna Komisja Europejska żąda czegoś. No, bo rzeczywiście często żąda. To jest najlepszy sposób, żeby robić antyreklamy Unii Europejskiej, ale... Tak, ale bardzo często, zwłaszcza ostatnio, unijna biurokracja sobie sama robi antyreklamy. To prawda. Ale w tym przypadku, jak wyjaśnił Sinkevičius, to nie Komisja Europejska żąda wprowadzenia tego podatku, tylko rząd Litwy w czasie negocjowania Krajowego Planu Odbudowy, czyli tych środków odbudowy po-covidowej unijnych, to właśnie delegacja litewska sama zaproponowała, że taki podatek wprowadzi w ramach restrukturyzacji finansów publicznych. No ale to się mija z celem, o czego tu odbudują z takim podatkiem? No ale to nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, że no jakby KPO wiąże się z pewnymi zmianami w finansach krajowych, tak? W konstrukcji budżetu innych rzeczy. Bo środki KPO, one zostały wzięte na kredyt przez Unię Europejską, ale gwarantowane przez państwa członkowskie. No więc te państwa zobowiązały się zwiększyć wpływy do budżetu. Okej. Natomiast właśnie sposoby zwiększania tych wpływów, to już każdy tam szukał swoich. No i tutaj wymyślono, że podatek od nieruchomości. Okej. Tyle tylko, że podatki od nieruchomości są nierówne podatkom od nieruchomości. I też pojawia się kwestia ściągalności różnych podatków i tego, czy one są w danej sytuacji sprawiedliwe. Słynne powiedzenie, za dużo podatku zabija podatku. Też, ale tu bardziej chodzi o co innego. Mianowicie zwraca się uwagę na to, że w przypadku Litwy ten podatek byłby skrajnie, społecznie niesprawiedliwy, dlatego że pogłębiający nierówności społeczne, o czym już wspomniałem, i też właśnie czy rzeczywiście on by zwiększył wpływy do budżetu aż tak bardzo, bo kto by jego tak naprawdę płacił i w jaki sposób, bo ci, którzy mają po kilkanaście mieszkań, no to oni przerzucą koszty podatku na najemców. Ci, którzy mają jedyne mieszkanie, być może nie będą w stanie zapłacić. No rządzący się bronią, że w ogóle to będzie niżej płatne niż teraz, że samorządy będą same mogły tam regulować stawkę tego podatku i tak dalej. No ale fakt, że przykrywanie się tutaj żądaniem Komisji Europejskiej jest nieetyczne. Tak samo jak nieetyczne jest to, że rząd miał 2 lata na opracowanie jakiejś reformy podatkowej, na przeprowadzenie jakiejś kampanii informacyjnej, o tym dyskusji społecznej w ogóle, bo to jest potrzebne. Tak. Jesteśmy demokracją. A tego nie zrobiono, tylko w ostatniej chwili chciano to przepchnąć, napisawszy ustawę na kolanie i przepchnąć kolanem. Tak. Więc to jest przejaw też skrajnie niskiej kultury politycznej. Więc, no cóż, mamy nadzieję, że ten pomysł upadnie, natomiast będąc przy skrajnie niskiej kulturze politycznej, zaraz przejdziemy do następnego przykładu. No, Rajmundzie, wspominałeś o jakichś słynnych 160 milionach. Tak, otóż się okazało, że taką właśnie kwotę przepłaciły gospodarstwa domowe jednemu z operatorów, mianowicie firmie ESO. A, tak. Na skutek tak zwanej liberalizacji rynku prądu dostarczanego do gospodarstw domowych. Bo dla przedsiębiorstw ta liberalizacja była przeprowadzona już wcześniej, zresztą również z fatalnymi skutkami, bo niestety przedsiębiorstwa przepłacają za prąd nadal. To, jak się okazało, wolny rynek nie powoduje niższych cen w sektorze energetycznym, tylko odwrotnie. Natomiast się okazało, że jeden z operatorów stosował nie do końca przejrzyste praktyki rachowania rachunków dla odbiorców, no i zostało przepłacone te 160 milionów euro. No i teraz pojawia się pytanie, właśnie co mają ci odbiorcy zrobić i w jaki sposób sprawa może zostać rozwiązana, bo faktycznie... Bo czekaj, 160 milionów to za użytkownik to by było ile? To powiedzmy, że na mieszkańca Litwy to by było jakieś
No ty jesteś lepszy w matmie. No to jeżeli to policzymy, załóżmy tak, że Litwa ma milion gospodarstw domowych, no to by wyszło, że każde gospodarstwo domowe przypłaciło 160 euro. Rocznie? W ciągu tam chyba trochę więcej niż roku, bo tyle minęło już czasu od tej liberalizacji. No tak, ale 160 euro to jest dużo. No to jest dużo, to na gospodarstwo domowe, no to w niektórych gospodarstwach to jest właśnie wysokość emerytury. Przy czym wiadomo, że to jak porozkładało się na przestrzeni ponad roku, no to tam powychodziło 10 euro przypłacone miesięcznie. Ale to nie ma znaczenia, bo liczy się fakt, że ktoś przypłacił choćby nawet jednego centa. Tak. I właściwie to w takiej sytuacji osoby odpowiedzialne za to, bo tego rodzaju pieniądze na koncie operatora, no to one tam nie mogły pojawić się i nie zostać zauważone przez dział finansów operatora i tak dalej. Bo zwłaszcza jak to porówna się z wydatkami operatora, przeliczy na zużyte kilowaty i tak dalej, to kilowatogodziny, to musiało być operatorowi znane. Więc po wyjaśnieniu takiej sytuacji zasadniczo osoby odpowiedzialne powinny pójść siedzieć. A operator powinien zostać puszczony najzwyczajniej z torbami właśnie dlatego, że oszukał użytkowników i zwrócone im powinny być nie 160 milionów, tylko 320 milionów, może 640 milionów. No tak by się działo, gdybyśmy byli w Stanach Zjednoczonych. No tak, dlatego że w Stanach Zjednoczonych ogólnie sądownictwo wychodzi z założenia, że wysokość rekompensaty płaconej poszkodowanemu ma zniechęcać innych do tego typu praktyk. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. W tym momencie trwają dyskusje, kiedy te pieniądze mogłyby zostać zwrócone, być może w przyszłym roku, i w jakiej postaci, być może później. Więc no, to jest kwestia taka, że jeżeli te pieniądze miałyby zostać zwrócone w przyszłym roku, no to absolutnym minimum byłoby zwrócenie kwoty plus inflacja, powiększonej właśnie o współczynnik inflacji. Bo operator sobie tymi 160 milionami wesoło operował w czasie, kiedy mieszkańcy byli swoich pieniędzy pozbawieni. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Z tego, co widziałem, jest jakaś propozycja dotycząca broni też tutaj na Litwie. I to dwie. A dwie jednak. Bo ja słyszałem tylko o jednej, no to opowiadaj. To znaczy, jedna jest zachowawcza i jedna jest radykalna. One właściwie mają się uzupełniać. Obydwie wypłynęły z Sejmowego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Ta zachowawcza, ona dotyczy tego, żeby każdy posiadacz broni, czyli posiadający broń w celach sportowych, do obrony osobistej, obrony domu albo w celach myśliwskich, musiał ukończyć też obowiązkowo przygotowany przez Ministerstwo Obrony kurs oporu mieszkańców. Tak. Czyli jak kurs oporu mieszkańców. Tak, czyli właśnie jak cywilni mieszkańcy mają zachowywać się, działać w warunkach wojny, warunkach okupacji przez wrogie państwo i tak dalej. Więc ta propozycja jest omawiana. Ona zasadniczo chyba spotkała się z sporym poparciem klasy politycznej. No i nie budzi kontrowersji zasadniczo. Nie jest to coś bardzo radykalnego. To rzeczywiście taki kurs to są pewne podstawy w ogóle zaznajamiające człowieka z funkcjonowaniem instytucji mobilizacji cywilnej. Czyli nie mobilizacje wojskowe, ale właśnie gdzie cywile, jak mają się zgłaszać, gdzie działają jakie schrony, czy miejsca chroniące przed bombardowaniami, no tak, i tak dalej. Więc to akurat brzmi całkiem racjonalnie. A druga mniej racjonalnie propozycja? To znaczy nie tyle mniej racjonalnie, ale bardziej radykalna. Druga propozycja jest bardziej radykalna. Mianowicie ona przewiduje, że każda osoba, która ukończyła
obowiązkowe, właściwie no nie obowiązkowe w tym momencie, która ukończyła podstawowe przygotowanie wojskowe, przysposobienie wojskowe, czyli obecnie ten kurs trwający 9 miesięcy, żeby każda taka osoba mogła mieć w domu broń automatyczną, czyli dokładnie taką, jaką posiadają żołnierze Wojska Litewskiego. Więc dlaczego to jest propozycja radykalna? Bo w tym momencie broń automatyczną mogą posiadać tylko żołnierze w czynnej służbie oraz ja właśnie nie wiem, czy oni się liczą jako żołnierze czynnej służby, ale chyba też. Żołnierze ochotniczych sił ochrony kraju oraz ci członkowie Związku Strzelców. No bo Związek Strzelców na Litwie to jest stowarzyszenie, ale ono jest państwowe. Czyli ci członkowie Związku Strzelców, którzy też odbyli odpowiednie przeszkolenie i mają status strzelców bojowych, czyli także podlegają pod mobilizację wojskową. Więc dodanie do tego mnóstwa cywili z bronią automatyczną, no to po pierwsze ustawa zakłada, że to nie byłby wydatek dla państwa, tylko że oni by sami tą broń mogli nabyć. Tak. Więc dla państwa to nie byłby tego rodzaju koszt, no ale tutaj mówimy o tym, że Litwa chciałaby mieć 100 tysięcy żołnierzy w tak zwanej czynnej rezerwie, czyli którą można zmobilizować. No i tutaj chodziłoby o to, żeby wszyscy oni byli wyposażeni w broń automatyczną. To jednak jest krytykowane pod wieloma względami, z tego względu, że tacy rezerwiści, oni nie podlegają regularnym sprawdzianom psychiatrycznym, tam przeciwnalogom i tak dalej. No tak. Bo ludzie, którzy posiadają broń półautomatyczną, czyli która nie strzela serią, cywile, no to myśliwi, sportowcy albo ludzie posiadający broń w celach ochrony osobistej, no to co 5 lat odnawiają licencję, muszą przechodzić regularne badania lekarskie, psychiatryczne, narkologiczne i tak dalej. W tym momencie cywile nie muszą, no więc wiadomo, że tacy ludzie z automatyczną bronią musieliby też przechodzić takie badania regularnie. A to już wymaga rozbudowania całego systemu, bo czym innym jest, kiedy w tym momencie, to mówimy chyba o kilkunastu tysiącach posiadaczy broni, a czym innym, kiedy ta liczba wzrośnie do 100 tysięcy. No i to jest też kwestia tego, że z przyczyn czysto takich statystycznych to wiąże się z jednak niestety ryzykiem, że ta broń znajdzie się w niewłaściwych też rękach. Tak, tak, jeżeli, szczególnie jeżeli nie ma sprawdzian takich. Znaczy są sprawdziany. System działający na Litwie jest dobry, jest skuteczny. Natomiast mimo to co roku dochodzi do kilkunastu, kilkudziesięciu incydentów z bezprawnym użyciem legalnie posiadanej broni. Każdy z tych przypadków zostaje wyjaśniony przez policję, bo każda broń jest rejestrowana, no tak. Jest kolekcja lusek, kul i tak dalej w posiadaniu policji. W związku z czym nie ma możliwości, żeby ktoś legalnie posiadanej broni użył w celach przestępczych i nie został wykryty. To jest jednoznaczne. Natomiast wszystko jedno, do kilkunastu, kilkudziesięciu incydentów dochodzi. Część przez nieostrożność, bo to przy czyszczeniu broni, albo tam jeszcze coś. Część przez jakieś nałogi, myślisz? Część przez nałogi, część na tyle psychiatrycznym. Nie ma co oszukiwać się. Każdy, nawet najzdrowszy człowiek może mieć gorszy dzień, może się zdarzyć jakieś nieszczęście i tak dalej. I w takiej sytuacji jest olbrzymia różnica między tym, czy broń, którą on posiada, jest automatyczna, czyli powtarzalna, czy samopowtarzalna, samoczynna, dokładnie samoczynna, czy jest półautomatyczna, czyli samopowtarzalna. Broń samoczynna to jest taka, która jest automatyczna. Jedno wciśnięcie spustu powoduje wystrzelenie wszystkich nabojów z magazynka, albo aż do momentu puszczenia spustu. Broń samopowtarzalna, czyli półautomatyczna, to jest taka, gdzie raz naciska się spust, następuje wystrzał, pusta luska zostaje wyrzucona, nowy nabój zostaje wprowadzony do komory,
ale oddanie drugiego strzału wymaga ponownego wciśnięcia na spust. W związku z czym to jest duża różnica. No i więc to jest jedna, jakby taka, jeden wektor krytyki tego pomysłu. Drugi natomiast wiąże się z tym, że w tym momencie na Litwie są dosyć głupie regulacje dotyczące chociażby tłumików i magazynków. Mianowicie do karabinów legalnie można posiadać tylko magazynek 10-nabojowy. Co jest strasznie niewygodne, głupie, nie odpowiada, więc też nawet na sucho, z pustym magazynkiem, osoba mająca przeszkolenie wojskowe nie może w domu z posiadanym w celach sportowych karabinkiem ćwiczyć wyjmowania, wkładania magazynka, dlatego że te 10-nabojowe no to są po prostu takie kikuty, których nawet się nie da normalnie włożyć do broni. No i od lat przedstawiciele tegoż komitetu, jego przewodniczący Laurinas Kasciunas obiecuje, że coś z tym będzie robione, a nie jest. No i drugi problem to to, że nie dozwolone są na Litwie tłumiki. Otóż tutaj warto widzom zaznaczyć, że tłumik, no czyli taki cylinder nakręcany na koniec lufy, on ma dwojakie przeznaczenie. Po pierwsze tłumienie ognia, po drugie tłumienie hałasu dźwięku. Przede wszystkim. Tak. Tak. I z czym to się wiąże? To nie jest tak jak na filmach, że jak ktoś założy tłumik na lufę, to broń palna robi takie piu, piu. To tak nie działa. Huk nadal jest dosyć głośny, dosyć charakterystyczny, ale dzięki tłumikowi, na przykład czy to na polowaniu, czy na strzelnicy, ten hałas jest sprowadzany do poziomu nieuszkadzającego słuchu. Tak, bo na strzelnicach należy ten naszym widzom zaznaczyć, że zawsze się nosi, nie bez powodu się nosi ochronę słuchu. Tak. Przy czym ochrona słuchu to jest jedno, no ale też echo, hałas, a strzelnice, które są pod otwartym niebem, nie ma ich na Litwie zbyt dużo, to one też mają często sąsiadów. Są no dalej od miasta, więc na przyrodzie, tam obok żyją zwierzęta w lasach, więc ograniczenie hałasu także na strzelnicach byłoby ze wszech miar wskazane. Czy na polowaniu też, bo chodzi o to, żeby na polowaniu nie straszyć niepotrzebnie zwierząt. Mówimy tu o legalnym polowaniu, no tak. O tym, że ten huk także straszy zwierzęta, je ploszy, a nie o to chodzi. Legalne polowanie to mówimy o takim, gdzie dozwoloną liczbę sztuk zwierząt można odstrzelić w celach regulacji, też populacji na przykład i tak dalej. Nie mówimy tu o klusownikach, bo uwaga, uwaga, klusownicy jako przestępcy nie przestrzegają prawa i oni już teraz używają noktowizorów i tłumików. Ale nie po to, żeby nie straszyć zwierząt, tylko po to, żeby uniknąć stróżów prawa. Więc zakaz tego rodzaju urządzeń nie przeszkadza absolutnie przestępcom. No więc jak z tym będzie? Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że władza pójdzie po rozum do głowy i zacznie od przynajmniej tych magazynków. Jeżeli chodzi o chodzenie po rozum do głowy, to wygląda na to, że jeździć na Litwie będzie także wygodniej odrobinę, bo trochę zostało oddanych do użytku kolejnych kilometrów dróg Via Baltica, Via Carpatia. Tak, owszem. Teraz zostało oddanych w zeszłym, no w miniony weekend, zostało oddanych jakieś, to jest, o ile dobrze pamiętam, 7 tak, kilometrów obwodnicy Kalwarii. Obwodnica Kalwaria tak naprawdę istniała już, tylko że ona została przebudowana do standardu autostrady. No w obecnym sezonie z ograniczeniem do 130. Miejmy nadzieję, że kiedyś Lietuvos Automobilu, kiedy dyrekcja pójdzie po drogę i pozostawi to, ten 130 cały rok. Natomiast to nie tylko u nas tak naprawdę przez ostatnie czasy się dzieje. I zarówno z Via Baltica i z Via Carpatią, bo na Łotwie 2 tygodnie temu otwarto pierwszy, miałem zresztą okazję nim jechać, pierwszy odcinek w historii Łotwy
drogi ekspresowej z ograniczeniem jej północnej części do 120. To jest obwodnica podryskiego miasta Ciekawa. Nie wiem, czy dobrze wymawiam, także przepraszam widzów, mój łotewski jest mizerny. I chodzi o to, że nasi widzowie, którzy znają Rygę i którzy do niej jeżdżą, to wiedzą, jaki to był koszmar przejazd przez to miasteczko, gdzie zresztą jest baza Maksimy. Bo no, po prostu takie korki bywały, że no, ja już raz pamiętam, że jechałem z turystami jeszcze, jak pracowałem jako przewodnik i raz staliśmy 40 minut w tym autokarze. Jak masz ludzi w podeszłym wieku, wiesz, którzy jadą na wakacje, no to nie jest optymalne rozwiązanie. Także to bardzo dużo daje na pewno. Także miejmy nadzieję, że jeszcze więcej nasi sąsiedzi z północy zbudują i zresztą w Estonii też się dzieje w tym sensie, bo buduje się obwodnice Parnawy, czyli po estońsku Pärnu. Właściwie buduje się dwa odcinki, bo buduje się odcinek południowy od Parnawy do Oulu, czyli tak jakieś 40 km w głąb Estonii, i na północy do miasteczka Sauga. Wiem, że brzmi bardzo litewsko ta nazwa, ale to nie jest na Litwie. I w Polsce też się dzieje, no bo przez ostatnie czasy, tak, otwarto przedostatni odcinek Via Baltica, czyli między Śniadowem, drogę ekspresową S61, między Śniadowem a Ostrowią Mazowiecką, czyli tam, gdzie jest włącznie z łącznikiem z drogą ekspresową S8 Wrocław, Warszawa, Białystok. Także to już, to właściwie państwo wjadą do Polski i pozostaje tylko 13 km Via Baltiki do budowy, tak? Ale też się dzieje na Słowacji, to Via Carpatia z kolei. Na Słowacji właśnie otwarto, co prawda, mały odcinek, ale jednak kilkukilometrową północną obwodnicę miasta Preszów. Nie mylić z Rzeszowem, doprawdy oba miasta są na tym szlaku. Zresztą w południowej Polsce też się buduje aż do granicy słowackiej, ale będzie dopiero za 2 lata. Na Węgrzech to nie ma co powiedzieć, bo na Węgrzech tak naprawdę wszystko jest wybudowane, ale w Rumunii się dzieje, bo się buduje między miasteczkiem, się w tej chwili buduje zachodnią obwodnicę miasta Oradea, przy granicy węgierskiej. I w Bułgarii się bardzo dużo dzieje też, bo buduje się w tej chwili między Widyniem, kilka odcinków między Widyniem na granicy z Rumunią i bardzo blisko granicy z Serbią, a Sofią, i potem też na południu od Sofii się buduje w kierunku granicy greckiej. Także no, jak wszystko dobrze pójdzie, to za kilka lat może pojedziemy tam do Grecji, już nie trzeba będzie samolotem. Oby, nie będzie tak męcząco, przynajmniej nie trzeba będzie przez Serbię jechać, chociaż w Serbii też dobre drogi, ale no, trzeba na granicy stać. No, na początek modlimy się, żeby do Polski można było dojechać nie tak męcząco, jak to wygląda obecnie. No i tak szczerze, to muszę powiedzieć, że ogromny postęp. Po stronie litewskiej jest mały postęp, po stronie polskiej jest ogromny postęp w porównaniu do tego, jak zacząłem mieszkać na Litwie, kiedy strach było po prostu jeździć do Warszawy. Teraz to, no, nie chcę powiedzieć, że jakieś połączenia samolotowe czy kolejowe nie są potrzebne, bo aż taki radykalny to nie będę, bo nie wszyscy lubią jeździć autem. Niemniej to na pewno ułatwia sprawę. Kolejowe jest na pewno potrzebne i tu niestety po raz kolejny zawiodły Lietuvos Geležinkeliai, bo miało być bezpośrednie już połączenie Wilno-Warszawa, tak, bezprzesiadkowe. A ciągle nie ma i w przyszłym roku nadal nie będzie. Mm-hmm. Dlaczego? Dlatego, że Lietuvos Geležinkeliai skrywiły sprawę. W jaki sposób, to jeszcze nie wiemy, ale dowiemy się i będziemy żądali ukarania winnych. Na pewno, tym bardziej, że jak zobaczysz, w Polsce to się rusza, a Łotyszy na przykład bardzo prężnie budują Rail Baltica. Ja tak naprawdę mam wrażenie, że niektórzy politycy może nawet aż za bardzo myślą, że Rail Baltica wszystkie problemy komunikacyjne między krajami bałtyckimi rozwiąże.
co nie jest prawdą, bo no, Rail Baltica to jest bardzo fajny projekt i bardzo potrzebny dla dużych miast, no ale taki ktoś, który mieszka na wsi, to no, no, nie będzie miał aż takiego pożytku, powiedzmy tak. No, ja w mniejszym stopniu ma, będzie miał, ale pod warunkiem, że zbudują. Ja się obawiam, że my w tym momencie mamy za mało polityków myślących strategicznie o infrastrukturze komunikacyjnej. Tak, chciałoby się, żeby było więcej. Chciałoby się, owszem. Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy za uwagę w studiu, w standardowym naszym składzie, w wielokulturowej telewizji regionalnej BMTV. Tymczasem przypominamy o naszej stronie bmtv.lt, naszym Facebooku i żeby nas lubić i prenumerować na YouTube. Kciuk w górę i dzwonek. I bądźcie zdrowi. Dziękujemy.